Cześć czołem, Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Sięgamy do browaru Funky Fluid i dzisiaj będę próbował piwa o nazwie Everyday Hazy APA. Everyday Hazy APA, tak wygląda etykieta. Browar Funky Fluid, tak jak mówię, piwo uważone w browarze w Błonie, co jest istotne, myślę, bo chyba w tym momencie w kilku różnych browarach Funky Fluid waży swoje piwa, z tego co kojarzę. No dobrze, co na temat tego piwa możemy przeczytać? Jeśli chodzi o ekstrakt, mamy 12 stopni BLG, zawartość alkoholu 4,6%, goryczka w skali graficznej wyrażona jako 3 na 5. Piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, drożdże, chmiele, citra, mozaik, falconer's flight, amarillo. No dobrze. Data przydatności 5 marca 2020 roku. Nie spojrzałem na ten, na paragon, więc w tym momencie nie pamiętam, jaka była cena. Coś chyba około 8 zł. Najwyżej dam na dole w napisach informacje o cenie. Everyday Hazy APA Funky Fluid. Czarny goły kapsel, także no, nie ma specjalnie nad czym się rozwodzić, jeśli chodzi o ten aspekt. Piwo otwarte. Co w aromacie z butelki? No. No jest fajnie, jest owocowo, tropikalnie, trochę żywicznie i trochę naftowo. Bardzo przyjemna taka nuta New Englandowa trochę. Ale w Hazy APA chyba ma prawo być. No. Tropiki, cytrusy, żywica, nafta. I to wszystko już się daje gdzieś tam wyodrębnić z butelki. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła. Wydaje mi się, że dość skromnie nagazowane to piwo, ale może jestem w błędzie. Zobaczymy, jak to, jak odczucie w ustach wypadnie. Jeśli chodzi o barwę, jest bardzo soczyście. Barwa jest taka, powiedziałbym, jasno pomarańczowa, bardzo zamglone, bardzo hazy, w zasadzie wygląda jak New England. Nie ma tutaj chyba wizualnie specjalnych różnic. No i nie ukrywam, że to jest taki wygląd piwa, który powoduje, że automatycznie po prostu ślinotoku dostaję i mam ochotę pić. Bardzo, bardzo apetycznie to wygląda. Bardzo mętnie, bardzo soczyście, bardzo, bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o pianę, no nie jest imponująca ta warstewka, powiedzmy sobie szczerze, ale ta warstewka, którą mamy, taka niezbyt okazała, jest zbudowana ze średnich oczek i zabarwienie ma, wydaje mi się, delikatnie, delikatnie kremowe. Tak to piwo się prezentuje. Moim zdaniem prezentuje się bardzo, bardzo apetycznie. Co w aromacie ze szkła? No mega owocowo, cytrusy, tropiki, pojawia się ten taki bardzo fajny, żywiczny akcent. Jest troszeczkę nafty, jest sporo takich nut słodkich, dojrzałych owoców tropikalnych. Myślę, że tutaj mango się gdzieś pojawia, ale też jest cytrusowo. Grapefruit, limonka. No, fajnie. Próbujemy. Everyday Hazy APA Funky Fluid. Wasze zdrowie. Takie American Pale Ale. To ja rozumiem. Nektarowe, soczyste, bardzo, bardzo owocowe, z bardzo wyważoną goryczką, która po chwili dopiero nabiera wyrazistości.
Najpierw mamy taką bardzo przyjemną, nektarową, owocową słodycz, bardzo intensywnie podbitą owocami. Po chwili dopiero pojawia się goryczka. Ona ma taki grejpfrutowy, albedowy charakter, mocno albedowy. Pierwsze wrażenie na podniebieniu: nektarowa słodycz, za którą idzie po chwili albedowa, grejpfrutowa, bardzo przyjemna goryczka. Bardzo owocowe odczucie w ustach, takie nektarowe, New Englandowe. Gdzieś się nad tymi owocami unosi taka delikatnie naftowa nuta. Bardzo charakterystyczna, bardzo przyjemna, bardzo ją lubię. Dość gładkie. Nasycenie jest dość niskie, więc jakby tutaj te moje wrażenia z nalewania się potwierdzają. Nasycenie jest dość niskie, drobne, ale to świetnie pasuje do tego piwa, dlatego że mamy tutaj płatki i czuć taką kremową, nektarową, taką smooth bardzo gładziutką fakturę tego piwa. Bardzo pijalne, intensywnie owocowe, z przyjemną, wyważoną goryczką. Finisz jest dość wytrawny. Pierwsze odczucie, kiedy bierzemy łyk, nuta fajnej, nektarowej, owocowej słodyczy. Po chwili taki właśnie cierpkawy, nawet delikatnie, taki albedowy, goryczkowy finisz. Myślę, że znajdą się osoby, dla których ta goryczka będzie troszeczkę nawet skręcać w taką troszkę taki niebezpieczny zaułek łodygowości, bo po chwili rzeczywiście takie wrażenie trochę jest, ale szczerze mówiąc, w tym natężeniu i w tym anturażu owocowym jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza. Bardzo owocowe. Bardzo orzeźwiające, dość gładkie, kremowe wręcz trochę. Bardzo dobre piwo. Taka bardzo niestandardowa American Pale Ale. Ono jest rzeczywiście hazy, ono jest takie wręcz Vermont, New England. Może ta goryczka jest troszeczkę, bym powiedział, wyłamuje się trochę ta goryczka swoim charakterem z tego takiego typowego klimatu soczkowego, wręcz takiego typowo słodkiego New Englanda, ale też nie mamy tutaj tej nazwy, tak? To jest Hazy APA, więc to jest jakaś interpretacja tutaj, po prostu w tym momencie wariacja na temat. Moim zdaniem bardzo udana. Przede wszystkim czym się broni to piwo? Wyglądem, mętnością, soczystością wizualną. I oczywiście bardzo fajnym aromatem, wyraźnie owocowym, trochę też żywicznym, i tropikalnym, i cytrusowym, i naftowym. I oczywiście odczucie w ustach tej chmielowości, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo dużo owoców, fajna nektarowa słodycz, która za moment jest przełamana wyrazistą, dość goryczką, w takim albedowym, trochę cierpkawym charakterze. Mi to bardzo smakuje. Orzeźwiające piwo, lekkie i tę lekkość czuć, taką właśnie zwiewność owocową. Bardzo przyjemne, bardzo fajne piwo. Na lato również myślę. Zdecydowanie, zdecydowanie jestem na tak. Browar Funky Fluid i Everyday Hazy APA. Bardzo udane piwo. Warka 5 marca 2020. Taka data przydatności widnieje na etykiecie i moim zdaniem jest to bardzo udany wypust. Jeżeli piliście Everyday Hazy APA od Funky Fluid, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem.
To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.